środę w centrum konferencyjnym Karwan na Zamku w Malborku odbyło się spotkanie dotyczące postępu prac przy przebudowie zabytkowych budynków gospodarczych na przedzamczu Krzyżackiej Warowni. Zajmujemy się zachodnią częścią przedzamcza, a konkretnie ciągiem gospodarczym, który tutaj widać za nami, który się zaczyna kościołem świętego Wawrzyńca, potem jest budynek dawnej infirmerii dla knechtów, a później dwa budynki o przeznaczeniu gospodarczym. No i te dwa ostatnie budynki konkretnie są przedmiotem inwestycji. Po pierwsze prowadzimy konserwację zachowanych reliktów. Po drugie, musimy wykonać nową konstrukcję, usunąć też te pozostałości konstrukcji wykonanej w latach 80., która miała zabezpieczać ruiny. Po trzecie, musimy nadbudować ściany, tak aby móc oprzeć na nich nowy dach, ale nowy w kształcie odtwarzającym historyczną bryłę. No i po czwarte, urządzamy we wnętrzach muzealne pracownie. W tej chwili wykonujemy prace zabezpieczające. Budujemy nową konstrukcję tymczasową drewnianą, która zabezpieczy te relikty murów przed awarią, bo klucz programu w tej chwili to jest usunięcie roślinności, która tu się dosyć potężnie zadomowiła. Równocześnie też przystępujemy od razu do tych prac związanych z tam, gdzie oczyszczamy to pole, tam od razu bierzemy się za prace związane z wykonywaniem tej konstrukcji żelbetowej wzmacniającej oraz równolegle też prace murarskie, konserwatorskie służące uzupełnieniu, wzmocnieniu, utrwaleniu tych oryginalnych gotyckich murów. Środki pozyskaliśmy z tak zwanego funduszu norweskiego, przy dużym wkładzie własnym, bo dzisiaj po rozstrzygnięciu przetargu to już jest 26 milionów złotych, z czego około 10 milionów to jest nasz wkład własny, a więc potężne wyzwanie finansowe. Oprócz samej części budowlanej w projekcie zakładamy działania miękkie, czyli realizację oferty edukacyjnej, kulturalnej, działania promocyjne. A więc nowa biblioteka naukowa, bardzo otwarta na zewnątrz, w całym centrum edukacyjnym, nowe pracownie konserwatorskie, pracownia digitalizacyjna, no i ośrodek badań nad dziedzictwem pokrzyżackim, a więc taki ośrodek, który będzie skupiał wiedzę, będzie inspirował projekty, będzie spełniał rolę informacyjną na temat tego wszystkiego, co po krzyżakach zostało. Nie tylko w Polsce, można powiedzieć w Europie czy na świecie. I chodzi tutaj zarówno o dziedzictwo materialne, jak i niematerialne. Przez cały okres trwania tej inwestycji chcemy, żeby mieszkańcy towarzyszyli nam. Mamy przewidzianych cały szereg warsztatów, spotkań, takich, które przygotują wszystkich do tego, co nastąpi za 2 lata.